Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią pustaków z lutego. No i zacznijmy może od chusteczek, chusteczki z Klanik. Dla mnie te chusteczki to wiecie, są do wytarcia dłoni, pędzla, umywalki i mamy tutaj 50 sztuk niby do skóry atopowej z olejkiem z migdałów. Chusteczki były całkiem fajne, dość nawet dobrze nasączone, ale zapach niestety tych migdałów mi tutaj przeszkadzał. Był taki jakiś sztuczny, dziwny, chemiczny, jakby zjełczały, więc do tej wersji chusteczek na pewno nie wrócę. Dwa opakowania płatków z cien. Tu się też zmieniły już opakowania i tu jest bawełna plus włókna pochodzenia roślinnego. To też mi się już przestało podobać, bo przedtem były płatki typowo bawełniane. Oczywiście już zmienili skład, 70 sztuk. I tu płatki, muszę Wam powiedzieć, że też są już troszeczkę cieńsze. Mam chyba jeszcze jedną sztukę na zapasie. W tej chwili jeszcze używam je w łazience do demakijażu, ale myślę, że do wersji cien płatków już niestety nie wrócę. Kolejna rzecz, oczywiście granatowy dezodorant Nivea, jak dla mnie najlepszy. Pięknie pachnie, trzyma świeżość przez wiele godzin. Tu mam tą większą pojemność, 250 ml, bo kupiłam sobie mniejsze opakowania, takie 200 w Lidlu i mam wrażenie, że one są trochę inne, więc do tych na pewno będę wracać, te lubię i tych powinnam się trzymać. Tonik do twarzy Feel Free, moja ulubiona marka, jeśli chodzi o produkty kosmetyczne. Limonka, tymianek i ekstrakt z rumianku. Bardzo, bardzo lubię, 200 ml. Bo tu wszędzie te opakowania, wiecie, tak się w tej chwili pojemności zmieniają. Wydaje mi się, że tak, ale w tej chwili nie widzę. Dla mnie produkt genialny, trochę się zmieniło opakowanie. Mogliby jeszcze zrezygnować z tej drewnianej takiej, wiecie, korków, bo to dla mnie też jest bez sensu. Bo tu jest w środku plastik, tu jest korek, nie wiadomo gdzie i jak to do jakiego recyklingu dać. W każdym razie sam tonik jest świetny, pięknie nawilża, delikatnie pachnie, uwielbiam. No i myślę, że za jakiś czas wrócę do niego z przyjemnością. Farba do włosów L'Oreal. Tak, zużyłam ostatnie opakowanie, jakie miałam na zapasie i więcej do tej marki niestety nie wrócę. Kolor jest bardzo ładny, mroźny brąz, bo to jest to w sumie, co wychodzi na moich włosach. Zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś, natomiast sama farba niestety jest dość płynna, dość rzadka i śmierdząca na kilometr. Ja jak farbowałam włosy w domu, wiecie, w łazience, to mojej domownicy: matko, mamo, co tak śmierdzi? I ja mówię: farba do włosów. Także to jest ostatnie opakowanie, jakie kupiłam z marki L'Oreal Preference. Raz, że jest droga, dwa, że śmierdzi, trzy, że włosy no niestety są zniszczone po niej. Zamówiłam sobie farby naturalne, więc zobaczymy, co wyjdzie z nich, jak będzie kolor wyglądał i jak będą się utrzymywały na siwych włosach, bo to dla mnie jest najistotniejsze. Ostatnie moje mydło w piance, jakie miałam. Soczyste mango cień. Bardzo lubiłam te mydełka, pięknie się domywały dłonie, były wydajne, pięknie pachnące. 300 ml było super pojemnością. Niestety od dłuższego czasu już ich nie ma, wycofali, zebrali. Próbowałam te dla dzieci, które są, ale to nie moja bajka, ani jeśli chodzi o konsystencję, ani zapachy. Także no muszę sobie poszukać jakichś innych mydełek. Tu mój ulubiony peeling do stóp z Yves Rocher, ta wersja lawendowa. 75 ml, to jest taki hardkorowy zdzierak. Ostatnio patrzyłam na stronę internetową, chyba 27 zł kosztuje takie opakowanie. No i tak się zastanawiałam, nie pamiętam, czy zamówiłam, czy nie, bo musiałam wykorzystać sobie punkty, które mi tam, wiecie, się nazbierały, a szkoda było, żeby przepadły, więc zamówiłam sobie chyba jakiś zapach wody, więc zobaczymy, co przyjdzie, jak zapachowo. Natomiast sam peeling jest genialny, bardzo go lubię, niewielka ilość jest potrzebna, żeby, wiecie, dobrze spilingować stopy. Zapach lawendy jest wyczuwalny, jest unoszący się w powietrzu, bardzo lubię, no ale w tej chwili mam jeszcze cały duży peeling z ziajki, więc wiecie, muszę go zużyć. Szampon Gliss, szampon olejkowy, ja nie wiem, czy on jest jeszcze w sprzedaży, bo ja go też kupiłam u siebie jeszcze w Superfarmie, w dużo fajniejszej cenie, pojemność 400 ml i powiem Wam, że szampon był genialny. Pięknie mył włosy, nie były te włosy spuszone po umyciu, były tak jakby dociążane, dość miękkie po umyciu, co u mnie się rzadko zdarza przy farbowanych włosach. Bardzo długo u mnie stał w łazience, bo wiecie, ja mam kilka szamponów otwartych i na zmianę po prostu używam. Pięknie pachniał, był wydajny, był gęsty, ale myślę, że ta seria już jest chyba niedostępna w sprzedaży. O, tu mam serum. Serum z Bella Aurora, pojemność 30 ml, jak dobrze pamiętam. Kwas hialuronowy i witamina C.
To jest produkt hiszpański i powiem Wam, że używałam tego długo. Fajne opakowanie, bo to jest, wiecie, z pipetą. Taka dość przyjemna formuła. Natomiast muszę powiedzieć, że nawilżenie skóry było żadne. Produkt drogi, bo kosztuje około chyba 130 zł, więc nie jest wart swoich pieniędzy. Używałam to codziennie przy wieczornej pielęgnacji. Oprócz tego, ja wiecie, nakładam jeszcze esencję, krem i to serum. I moja skóra rano była sucha jak wiórek. Dużo większe nawilżenie widzę po serach z Mi czy z uzdrowiska, które w tej chwili używam. Natomiast to skończyłam, ale nie jest to produkt, który bym kupiła ponownie i niestety nie mogę go polecić, bo nie sprawdził mi się zupełnie. Kulka z Nivea. Tak, od czasu do czasu kupuję jakiś inny dezodorant, nie tylko Niveakę tam w atomizerze. Bo tak wiecie, no nie zawsze w domu mam ochotę na te wszystkie psikadła, więc kuleczka, fresh, natural. Natomiast powiem Wam, że kulka dla mnie była bardzo przeciętna. Owszem, zapach bardzo przyjemny, bo to jest Nivea. Dość wydajny był produkt, natomiast ja osobiście nie lubię kulek. Nie lubię, wiecie, stać jak pawian i czekać, żeby mi te pachy wyschły. A czasami tak, wiecie, 15 minut i ja dalej czułam, że się kleję pod pachami. No i jeśli chodzi o trzymanie świeżości, to też zostawia wiele do życzenia, więc zużyłam kulkę, ale już więcej do kulek z Nivea niestety nie wrócę. Tu mam miniaturkę masła z The Body Shop, jeszcze jedno widzicie, masło Shea. I to pachnie przecudownie. W przeciwieństwie do truskawki, to jest zapach luksusowy, gęste. To było rzeczywiście masło takie treściwe, gęste, jak ja pamiętam The Body Shop. Fajnie nawilżało, no wiadomo, szybko się skończyło, bo to jest 50 ml. Natomiast mam jeszcze dwa duże masła z The Body Shop na zapasie, więc na pewno je zużyję. Ale żebym specjalnie, wiecie, chciała zamawiać te produkty, to niekoniecznie. Ogromne opakowanie Biodermy, czyli płynu micelarnego do zmywania oczu. To jest dostępne tylko w Superfarm, bo to jest produkt dla nich dedykowany, produkowany. Oczywiście tu jest ta pompeczka taka z dozownikiem. Ja tego bardzo nie lubię. Oczywiście odkręciłam sobie i wlałam do mniejszego opakowania, bo nie mam miejsca, żeby trzymać taką butlę w łazience z kosmetykami. I powiem Wam, że pierwsze użycia Biodermy i szczypały mnie oczy. Po prostu byłam przerażona. Ja mówię, matko, 850 ml płynu. Produkt, który był zawsze dla mnie numerem jeden, a mnie szczypią oczy. No ale oczywiście przeczekałam. I w tej chwili zużywam go tylko do właśnie oczyszczania oczu. Do twarzy mam inny produkt. Mi chyba jeszcze 100 ml zostało tego produktu na dole. Dobrze oczyszcza, zmywa makijaż z oczu. Nic mi się tam, wiecie, złego nie dzieje. Ale początki były trudne, więc te moje oczy, widzicie, są naprawdę mega wrażliwe. Tu mam takie chusteczki z Life'a. To kupiłam, żeby mieć, wiecie, w torebce, tak do przetarcia dłoni. 15 sztuk. Mięta i ogórek, a tak dość przyjemnie pachniały, ale były takie, wiecie co, dość cienkie, szybko się, wiecie, rozdwajały, jak się wycierało dłonie. Drogie jak 150, kupiłam sobie w tej chwili czteropak z Alouette z Rossmana i w zasadzie wyszło mi dużo taniej niż te pojedyncze chusteczki, więc myślę, że tamtych będę się trzymać. No i patrzę, kochani, co my tutaj mamy. Tu miałam taką miniaturkę z Ziai, siemielniane, to jest ta seria bardziej medyczna, produktu do mycia ciała. On praktycznie nie pachnie, ale to, jaka jest skóra po umyciu. Tu było 40 ml i wystarczyło mi to chyba na 4 kąpiele. Skóra jest tak delikatna i tak aksamitna po umyciu. Nie ma takiej, wiecie, suchości, nie ma szorstkości. Do tego stopnia, że nie musiałam użyć balsamu po myciu. Co mnie mile zaskoczyło, więc kto wie, czy nie skuszę się na pełnowymiarowe opakowanie. Żeby, wiecie, tak właśnie od czasu do czasu umyć się takim delikatniejszym produktem. Bardzo, bardzo polecam. Jak macie skóry takie, wiecie, suche, przesuszone, z tendencją do łuszczenia, to jest produkt genialny. Kolejna rzecz, którą skończyłam, ogromne opakowanie szamponu z Dermomedica. Tu mamy 300 ml. Szampon jest horrendalnie drogi, bo kosztuje chyba 90, a może i w tej chwili więcej. Natomiast to jest szampon polecony mi przez panią trycholog. Typowo mocno oczyszczający z kwasem azelainowym, jak dobrze pamiętam. Tak. I to jest szampon, którego ja używałam właśnie tak raz w tygodniu, do mocno oczyszczając sobie skórę głowy, właśnie na przykład po peelingu. To jest szampon, który musicie rozpienić. Nie można go bezpośrednio nakładać na skórę głowy i na włosy. Ale robił robotę, oczyszczał włosy. Więc kto wie, czy nie wrócę, ale do mniejszej pojemności.
No bo tak wiecie, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, to naprawdę ta pojemność 90 ml też mi na długo wystarczy. Gęsty produkt, jedyne do czego się doczepię, to pompka jest falerna. Zamiast produkt wychodzić normalnie, tak jak powinien przy naciśnięciu, produkt wychodzi od spodu. Wiecie, produkt 90 zł i pompka do bani. To mi się nie podobało, natomiast sam produkt jak najbardziej ok. No i oczywiście jest do kupienia na stronach internetowych. Ja go tutaj, wiecie, starcie na mnie nigdzie nie widziałam. No i zostało mi coś tu jak z kolorówki, z tego co widzę. I Sana, taka saszetka kąpielowa, soli do kąpieli, flower. Bawiło delikatnie wodę na fioletowo i bardzo przyjemnie pachniało właśnie tak kwiatowo. Oczywiście też nie wsypałam tego na raz do wanny, tylko na kilka aplikacji, ale ja jednak wolę tą niebieską serię. Z Everline mam tutaj niestety niezużyty produkt do brwi. Ja jednak nie lubię takich rzeczy. Wiecie co, tu już zaczyna się, widzicie, skawalać. Ściągnęło się to, trochę tego używałam. Natomiast ja jednak wolę albo cień, albo właśnie w szczoteczce produkt. To próbowałam nakładać. Nakładało mi się taką grubą warstwą. To za bardzo pędzelkiem później się nie dało ściągnąć. Robiły się prześwity, dziury w brwiach, także to już kolejna pomada, którą miałam i stwierdzam, że to jednak nie moja bajka. Pomadka ochronna z Yves Rocher, z kalendarza któregoś tam. Ta z owocami leśnymi. Bardzo przyjemna pomadeczka, jak widzicie, wykończyłam. Muszę zobaczyć, czy mam jeszcze jakąś na zapasie. W tej chwili jeszcze użyłam pomadkę z kalendarza z Nivea. Ona jest niby z peelingiem, ale ten peeling jest taki, jakby go nie było, więc wiecie, używam jako codziennej pomadki. Ale muszę zobaczyć, czy jeszcze nie mam właśnie sprzed dwóch lat. Nie z zeszłego roku, tylko sprzed dwóch, nie? Tu mam jeszcze coś kąpielowego Knipe. Moje ulubione olejki. Tu mam tę serię Relaxation. Barwią wodę, przycudownie pachną. Dwie nakrętki u mnie na wannę wystarczą, żeby woda była, wiecie, o przepięknym kolorycie, cudownym zapachu. Niestety nie robi to pianki. Pojemność 100 ml, kosztuje około 30 zł, ale warto gdzieś łapać to na promocji. Szkoda, że wycofali tą kwiatową wersję, bo była przecudowna. No cóż, zostały w sumie trzy i te kupuję na zmianę. I został mi jeszcze produkt z Everline Cosmetics do brwi. To właśnie wspomniane, co lubię. Produkt ze szczoteczką, nakładam sobie delikatnie, wyrównuję później pędzelkiem kolor i wszystko jest ok. Szczoteczka jest fajna, malutka. Kolor miałam tutaj 01 Light. Kupiłam sobie później 02 chyba Dark i ona już była za ciemna do moich brwi, więc dałam mojej Małgosi. A na dole mam kolejne opakowanie 01, ale mam wrażenie, że jest takie jakieś podsuszone, więc chyba będę musiała zrobić sobie zamówionko. Nie wiem, czy na stronie Everline, czy na stronie Hebe. Zobaczymy, gdzie będzie lepsza cena. Produkt jak dla mnie genialny, dość wydajny, kolorystycznie też ok. Dzisiaj mam go na brwiach i powiem Wam, że trzyma się cały Boży Dzień w ryzach. Także dla mnie produkt sztos, jeśli chodzi o brewki. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część Denka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!